Dzień dobry. Znowu spotykamy się na Mazurach. I chcę powiedzieć, że dzisiaj naszym gościem jest miś. Oczywiście spotykamy się w pięknych, niepowtarzalnych okolicznościach przyrody. A miś siedzi, misio, na kanapie. Nie, to nie to, chyba to jednak niestosowne. W związku z tym, proszę Państwa, oto miś. Miś jest bardzo grzeczny dziś. Chętnie Państwu łapę poda. Nie chcę podać. To szkoda. Spotykamy się, ponieważ są jeszcze wakacje. Za chwilę będą odwiedzać nas goście i będziemy spotykać się w Warszawie. Tutaj ostatnie chwile lata wykorzystuję na to, żeby jeszcze pobyć nad jeziorem. Ale mam dobrą wiadomość. Już jest dostępny audiobook Towarzyszka Panienka, czytany moim głosem. I z tej książki możecie się dowiedzieć chociażby, dlaczego tytuł mojego poprzedniego programu, ale też przede wszystkim tytuł książki, jest to Towarzyszka Panienka. Lolek zaczyna niestety przeszkadzać, wrzucił swoją piłkę do wody, także może zaraz będziemy przerywać, ale próbuję dalej. Książka pierwsza, którą pisałam w drugiej połowie 2012 roku, wyszła wiosną 2013. Bardzo wiele się zmieniło od czasu, kiedy pisałam tę książkę. No niestety musimy na chwilę przerwać, żeby uspokoić Lolka. Przepraszamy za chwilowe usterki. Powracamy do programu. Książkę, jak mówiłam, pisałam ileś lat temu. Wyszła 7 lat temu. Wielu z bohaterów tej książki, która jest jakąś formą autobiografii, choć nie klasyczną, bardziej była jako literatura faktu przedstawiana. Dla mnie jest to bardziej publicystyka. W każdym razie wielu bohaterów tej książki, bardzo dla mnie ważnych, bliskie osoby, nie żyją. Nie żyją też inni bohaterowie, ale są tam opisane spotkania z takimi ludźmi, z którymi no, rzeczywiście trudno się było przeciętnemu człowiekowi spotkać. I to akurat jeden z plusów tego, że urodziłam się w tej rodzinie, a nie innej, że miałam okazję poznać takie osoby. Nie chcę powiedzieć przyjemność na przykład z poznania Kaddafiego czy Kim Ir-sena, ale już na przykład Fidela Castro jako człowieka, bardzo sympatyczny, i tutaj kilka takich wakacyjnych dni opisuję właśnie z Fidelem Castro. Też dla osób zainteresowanych jest spotkanie z Janem Pawłem II, ale też z pewną bardzo ciekawą postacią polskiego kościoła, akurat też będącym przy Janie Pawle II, którego miałam okazję w Rzymie poznać. Postaci takie, które znacie na co dzień, czyli trochę o Rafale Ziemkiewiczu z lat szkolnych, z lat studenckich, o Agacie Młynarskiej, o Tomku Wróblewskim i paru jeszcze innych osobach. No chociażby też o Korze Jackowskiej, która nie żyje, Grzesiu Ciechowskim. To książka, która, kiedy zaczęłam ją pisać, kompletnie nie wyobrażałam sobie czytelnika. Była to taka książka trochę pisana w pustkę. Czyli jest to książka, takie pierwsze spotkanie, kiedy spotykamy się z kimś nieznajomym. Każda kolejna książka jest taką pogłębioną znajomością już czytelnika. Teraz Lolek zaczął gryźć trzciny, w związku z tym nie wiadomo, czy za chwilę nie będzie znowu przerwy w programie. W każdym razie ta książka jest właśnie jakąś formą zapisu wspomnień o tych, którzy odeszli, którzy żyją. Pewnych refleksji, ale też ciekawostek, ponieważ no, dane mi było też żyć w życiu takim
No jednak robimy kolejną przerwę, nie wiem co z nim zrobimy. Trochę już się czuję zdekoncentrowana przez tutaj wiadomą winowajcę, ale pomyślałam sobie, że przeczytam ostatni rozdział mojej książki, który nazywa się, nosi tytuł Dlaczego? I to będzie takie credo nie tylko do tej książki i pozostałych książek, ale również do programu, w jakim się spotykam z Wami. I pozwolę sobie odczytać. Dlaczego? Kiedy ma się 20 lat, naturalną potrzebą człowieka jest polaryzacja. Bezkompromisowe oddzielanie czerni od bieli przy całkowitym braku tolerancji dla tego, co szare i pośrodku. Ja musiałam się nauczyć rozróżniać kolory, dostrzegając niuanse w ich odcieniach. Zasymilować ambiwalencje, by móc żyć w dwóch wrogich obozach jednocześnie. Trudna sztuka, lecz dająca umiejętność wrażliwego spojrzenia na człowieka. Im jestem starsza, tym częściej dochodzę do wniosku, że podziały politycznie niepotrzebnie niszczą relacje międzyludzkie, nie przynosząc nikomu żadnej korzyści. Jakże jałowo wyglądają z perspektywy choroby i śmierci. Może nadejść taki czas, że dwie strony znajdą się łóżko w łóżko na oddziale onkologicznym, gdzie najważniejsze okażą się problemy z fizjologią. I tam nie ma znaczenia, jaki transparent niosło się przez życie. Zawsze byłam przez kogoś oceniana. A sama uważam, że nie mam prawa oceniać. Mam potrzebę stawiać pytania i dać możliwość udzielenia odpowiedzi. Myślę, że taka zdolność jest w ogóle kluczem do zrozumienia ludzi, polityki i świata. A dlaczego? To najważniejsze z pytań. I myślę, że ta książka w jakiejś części odpowiada na to pytanie, dlaczego, w jaki sposób odpowiada nasz program, który tworzymy i kolejne książki, które również jako audiobook mam zamiar zrealizować, a więc książkę Rodzina, której zresztą na końcu, jeden z też fragmentów, na końcu Towarzyszki Panienki w tej wersji audio będziecie mogli się zapoznać, a również w książce Oddech, chyba mojej ulubionej, książce najbardziej takiej osobistej. No cóż, zapraszam Was do słuchania, a za chwilę też kolejny program z gościem. Zobaczymy. Myślałam o tym, żeby zaprosić do programu Annę Grodzką, z którą już kiedyś rozmowę przeprowadzałam. Zresztą umieścimy link na koniec tego programu. Nie wiem, czy się zgodzi. Pamiętam, to była rozmowa szczególna i teraz bardzo by mi zależało, żeby też porozmawiać. Ja, kiedy Anna Grodzka pojawiła się na scenie politycznej, ja byłam osobą z jednej strony, która jakby szanowała, starała się zrozumieć jej wybór, ale z drugiej strony też w towarzystwie pozwalałam sobie na różnego rodzaju żarty. I zresztą te żarty były też z osobami, które dzisiaj też się parają polityką po lewej stronie, ale to już zupełnie co innego. A potem, kiedy przygotowywałam się do tej rozmowy, kiedy pani Anna się zgodziła, to jeszcze mojego programu Bez Maski, to ja przygotowując się do tego programu poczułam po prostu jakiś bezmiar cierpienia człowieka. I niezależnie sobie tam powiemy, czy jak pani profesor Pawłowicz zwracała się, proszę pana, nie uznając jakby
prawa do tego wyboru płci, ja widziałam bezmiar cierpienia, jak powiedziałam. Człowieka, który urodził się jako mężczyzna, nie akceptował tej swojej płci. Jako mężczyzna mógł uchodzić całkiem za atrakcyjnego, ułożył sobie życie, miał rodzinę, żonę, syna. A jednak tak silna była ta potrzeba, identyfikacja z płcią przeciwną. Ta silna potrzeba, Lolek, nie wolno, bardzo poważny temat, chodź tutaj, już. Spokój, bądź grzeczny. Że poddał się operacjom, poddał się różnym medycznym zabiegom. Zdecydował się jeszcze jako mężczyzna na to, że nie wiem na ile świadomy, ale myślę, że w dużym stopniu świadomy, na to, że będzie po tej zmianie płci poddany sytuacjom, które będą upokarzać, sytuacjom, które będą tak trudne, że trudno sobie to rzeczywiście wyobrazić też w stosunku do swojego dziecka. I zaczęłam na tą rzeczywiście sytuację patrzeć inaczej. Porównuję sobie teraz sytuację, którą mamy od jakiegoś czasu, od tam iluś dni, sytuację z człowiekiem o pseudonimie Margo. Specjalnie nie powiem właśnie o płci. I porównać te dwie sytuacje i komu to służy, bo ja tutaj chciałabym, że jestem całym sercem z osobami takimi jak Anna Grodzka. Myślę, że już nie muszę więcej dopowiadać. Napiszcie, co o tym sądzicie. Będę próbowała zaprosić Annę Grodzkę do programu. Potem może właśnie pan Terlikowski, może ksiądz Isakowicz-Zalewski się zgodzi, chociaż dostałam z wydawnictwa informację, że no raczej nie jest chętny, żeby przyjść, ale może się przekona. Oczywiście wiem, najwięcej próśb jest dotyczących nazwisko Sławomir Mentzen się pojawia. Na pewno tak, ale teraz po takiej dużej dawce konfederacyjnej, po panu Arturze Dziamborze, myślę, że no, trzeba pokazać, że pokazujemy też obiektywnie i drugą stronę. To by było chyba w tej chwili na tyle. Żegnam się z wami. I tutaj misiem, którego dostałam od swojego przyjaciela na chyba 30 urodziny. Misia postawiliśmy, bo temu misiu myszy nogę zjadły. W związku z tym nie może być pokazany od spodu. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Życzę jeszcze ostatnich dni wakacji udanych. Pozdrawiam i do zobaczenia.